czołówce najbardziej popularnych programów w każdej stacji telewizyjnej i radiowej jest prognoza pogody. Dane pochodzą z instytutów meteorologicznych. We Wrocławskim przez całą dobę pracuje 25 osób. Co godzinę analizują dane z 600 stacji synoptycznych z całej Europy. Tutaj z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze, dlatego w ciągu najbliższej doby spodziewane jest ochłodzenie. Do Wrocławskiego Instytutu ludzie dzwonią niemal bez przerwy. Zarówno organizatorzy imprez na świeżym powietrzu, jak i planujący na przykład ślub. Dzwonią na przykład gołębiarze, którzy wypuszczają na trasę gołębie i potrzebują znać, jakie będzie zachmurzenie, jaka będzie prędkość wiatru. Dzwonią wędkarze, żeby dowiedzieć się, jakie będzie ciśnienie, bo w zależności właśnie ponoć od ciśnienia ryby biorą. 30 lat temu co czwarta prognoza nie sprawdzała się. Dzięki najnowszym urządzeniom obecne prognozy sprawdzają się w 90%. Dlaczego nie 100? Bo jednak atmosfera. Przyroda jest taka, że nie zawsze człowiek zdoła przewidzieć, co tam się będzie działo. Niekiedy nie sposób przewidzieć niektórych kaprysów pogody. Takim przykładem może być wichura, która była na początku marca. Wiatr wiał tylko we Wrocławiu, to z prędkością 120 km na godzinę. Chociaż zdarza się, że pogoda zaskakuje nawet synoptyków, życzymy im jak najtrafniejszych prognoz.